Fajną opcją na tej plaży jest biblioteka. Możecie sobie wypożyczyć książkę i później ją oddać po przeczytaniu. Niestety nie widzę żadnej polskiej, ale jak ktoś chce, może zapoznać się z literaturą ikszą. Dzisiaj morze nieco wzburzone. Takie fale. Wczoraj w nocy był silny wiatr. Teraz nie ma takiego dużego wiatru, aż tak bardzo, ale fale są. Fajnie to wygląda. Fale się rozbijają o skały, fale. Po plażowaniu dojechaliśmy sobie do Drwenika. Zjedziemy sobie trochę Drwenik. Na razie zjemy sobie loda. Co mamy? Dobry dan. Jaki chcesz? One Red Bull. Jaki chcesz, kotek? Dojście do plaży. Mało osób jest. To jest późno już. Mało osób, jest późno. Dobra, idziemy tam dookoła, zobaczymy jak prom będzie. Tu mamy wypożyczenie rowerów elektrycznych. Koszt 60 minut za 40 kun. 60 minut za 50 kun. Cały dzień 250. A tu są jeszcze inne. Inne rowery. A, zwykłe. No. Ja bym sobie wziął elektryka prędzej. Nie? Magnesiku. Kolejny dzień. O, tylko którego? Pocztóweczka. Wspomnienie z wakacji. Ceny możesz zobaczyć. Tu jest dużo bankomatów. Plaża, no właśnie, jest godzina która? 20. Jeszcze siedzą na plaży. Tu jakie mamy ładne palenki. Fajnie wygląda, nie? I stąd odpływa prom na wyspę Hvar. Fajnie widać słońce. Malutka palma. A tu się wsadzili się tak od razu? Nie? Ta gruba? Tu fale rozbijają skały. Teraz to potykany trawnik w Chorwacji. Możecie się nacieszyć. Teraz mamy ławeczki, można sobie usiąść, popatrzeć na widok. O, koże akurat drzewa zasłaniają. Widzimy rezerwację. A, zostawiliśmy na rano. Zejście też na opartego można zejść tędy. Ale to może być mniej oblegane w niektórych miejscach plaża. Ale my idziemy dalej. Panie mają sosny. Sosny czy to na jakieś inne odmiana? Bardzo rozłożyste. Mamy broken jak w tym, w Hollywood. I na to kudeczki się można przyczepiać. Mamy kudeczkę? Nie mamy kudeczki. Nie mamy kudeczki. Remnika mamy? Możemy go przywiązać. No idziemy dalej do portu zobaczyć. Port jest tam kawałek za tym zakrętem.
fajne kwiaty. Kaktus jest. Jest. Znalazłem kaktusa. A to są tu jaka przystań. Mała zatoczka na prywatne łódki. Malutka plaża też schowana. Na skałkach. O, ktoś zgubił piłkę plażową. A to też taka fajna mała plażka taka, nie? Na skałach. A jak po nią wejdzie? No jak, którędy? Co ty, podjęło cię? Z dołu prędzej. Jakiego osiołka będę chciał sobie kupić? Z takimi donicami. Zarąbista sprawa. A tu idziemy zobaczyć na widoki. Co tu mamy? A, no, obraz widoków nie bardzo jest. Czy jakiś jest apartament? Takimi uliczkami dochodzimy sobie do drutlenika. Tam jednak, gdzie byliśmy wcześniej, było też drutlenik, ale chyba bardziej taki turystyczny, bo tutaj jest, pokażę wam, zejście na prom. Tutaj auta czekają na prom. Zjeżdżają i wjeżdżają na prom. A my idziemy pieszo. Taki oto prom płynie na wyspę Chwar. Bardzo malutki jest. W Orybiciu, gdzie byliśmy, na Korsule, co pływa, jest dwa razy większy. Ale może się przepłyniemy promem. Za osobę bodajże było ile? 16? 16 kun chyba za osobę. Pakują się na prom. To zdjęcia tych osób. Nie, może nie. Prom pełny. Dużo odchodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 10, 10, 20, 25 samochodów wejdzie może. Płyną. Pół godziny są na miejscu. Koteł. Kotełek. Poszedł, jak przecinał. Na wyspę płyną około 30 minut. Są kurczę do tego stacje do ładowania elektrycznych pojazdów. Proszę bardzo. Skumaj to. Widzę Łódź. Zobaczcie, co można w Chorwacji znaleźć. Kocham cię, Wisła, Kraków, to jest Warszawa, Lech Poznań. Nie. Widzę Łódź jest. O, bardzo, no. Wszystkie imiona. To jest Daniel? Nie ma Daniela. Diana, Dominik, Darcia. Nie ma mnie. Wyłowione z morza. Chyba załowił. Ładne. Amerykański bombowiec to był. Powoli już się ściemnia, już słońce zachodzi ładnie. Teraz tak tylko woda, cisza, szum fal. To jest to.
No my musimy się dostać jeszcze z auta, jakieś 4 km. Ale damy radę. Idziemy po schodach. O, jak wysoko. Ale coś ukuło. Nie zdążyłem nagrać zachodu słońca, już zaszło tam za tą wzgórze tam. No niestety. No jaki ładny jest apartament. Ładny. Idziemy dalej sobie. To też fajnie widać. Wieczorne życie się zaczyna. To jest Drwennik. To jest od nas 7-8 km. No tutaj są już jakieś restauracje, jakiś taki deptak można pochodzić. A u nas nie ma tam nic takiego.